Bezprecedensowy wyrok. Kanadyjczyk polskiego pochodzenia wywalczył odszkodowanie za sowieckie łagry. 565 tysięcy złotych zadośćuczynienia przyznał sąd żołnierzowi AK, który przez 13 lat przebywał w sowieckich łagrach. 87-letni Edward Buca starał się przed polskimi sądami o zadośćuczynienie od 1999 roku. Przez dłuższy czas mieszkał w Kanadzie, gdzie osiedlił się po ucieczce z Polski przez Szwecję jeszcze w latach 70. Buca został zatrzymany przez Rosjan w 1945 roku. Za przynależność do AK sąd skazał go na karę śmierci, którą zamieniono później na karę 20 lat więzienia i ciężkich robót. Spędził 13 lat w łagrach w Orkuty i na Syberii. Jak zeznawał, przesłuchiwało go w sumie 11 śledczych. Wielokrotnie rażony był prądem.